29 października, środa. To już ostatnie spotkanie w takim składzie. Mowa o 52. sesji Rady Miasta Grudziądza. Kolejna w listopadzie, po wyborach. W takim razie czas na krótkie podsumowanie i znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka była ta już miniona kadencja radnych. Myślę, że bardzo dobrze się współpracowało z tą Radą Miasta, mimo że wiele dyskusji było, że jest opozycja, to jest rzecz normalna dla mnie. Wysoko sobie cenię radnych koalicji, którzy współpracowali na rzecz rozwoju miasta, a i opozycji. Radnych, podobnie jak chociażby posłów w Sejmie, dzielimy na dwie grupy. Koalicja i opozycja. Ci pierwsi potwierdzają w całości zdanie włodarza miasta. Wiele inwestycji, które rozpoczęliśmy jeszcze w kadencji 2006-2010, zostały dokończonych. Nowe inwestycje zostały przez miasto podjęte. Sądzę, że praca pana prezydenta Rady Miejskiej była dobrą pracą. Z kolei ci drudzy są odmiennego zdania. Myślę, że obciążenia finansowe, które miasto wzięło na swój kark i inwestycje, które są dzisiaj realizowane z dużymi opóźnieniami, odbiją się na niedalekiej przyszłości, powiem takiej przenośni, mocną czkawką. Żeby nie było, dajemy natychmiastową odpowiedź. Oczywiście można sobie też powiedzieć, że można by zrobić o wiele więcej, ale my też działamy w pewnej rzeczywistości. Finansowo-gospodarczej. Panowie, to jednak ostatnie spotkanie. Nie wypada nie podziękować za te 4 lata. Mam nadzieję, że mimo różnic, jakie między nami występowały, to współpraca układała się w miarę dobrze. Chociaż ja odbieram to jako trudną kadencję, jeżeli chodzi o współpracę, to mimo wszystko chciałem serdecznie podziękować. Każde obrady były inne. Obfitowały w różne mniejszego lub większego kalibru spory czy merytoryczne debaty. Jednak pomimo to w pamięci prezydenta miasta szukać ich na próżno. Teraz przecież czas na walkę o możliwość kontynuowania swoich założeń. Takich specjalnych, jak to się mówi, sytuacji, które bym zapamiętał, nie było. Gdyby można było, no podziękuję dzisiaj radnym za współpracę. Jednak przez 4 lata miasto się bardzo rozwinęło. Nowe zestawienie Rady Miasta Grudziądza poznamy już po 16 listopada. Chętnych sporo, ale miejsc tylko 23.